Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Podstawy Obsługi Kelnerskiej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Desery podaje się po daniu głównym na zakończenie posiłku. Mogą też stanowić samodzielne danie, na przykład na podwieczorek. Asortyment deserów jest zróżnicowany i bardzo często uzależniony od kategorii zakładu oraz pory roku. Zasada podawania deserów jest taka sama jak innych potraw, to jest dań zasadniczych i zakąsek. Wybór metody serwowania uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju deseru, jak również od tego, czy podawany jest w pojedynczych porcjach czy naczyniach wieloporcjowych. Bardzo często słodkości podawane na deser są długo wyczekiwane, dlatego też muszą być przemyślane, podane z ogromną starannością. Źle dobrany deser potrafi zepsuć całe dotychczasowe wrażenie smakowe. Zastawę do deseru oraz odpowiednie sztućce podaje się po dokładnym uprzątnięciu stołu oraz usunięciu menaży z przyprawami. Sztućce najczęściej podawane są razem z deserem. Jeśli zostały ułożone wcześniej nad nakryciem, zadaniem kelnera jest odpowiednie ich przestawienie przed podaniem deseru. Łyżeczka z prawej strony nakrycia, a widelczyk z lewej. W przypadku, gdy nad nakryciem znajduje się tylko widelczyk, należy ułożyć go po prawej stronie nakrycia. Po przygotowaniu odpowiedniego nakrycia kelner podaje zamówiony napój i przystępuje do serwowania deseru według określonej metody, stosując ogólnie przyjęte zasady dotyczące kolejności i kierunków obsługi gości. Za chwilę poznasz rodzaje naczyń i sztućców, które stosuje się do podawania deserów wyporcjowanych. Pamiętaj, że wielkość sztuczców należy dopasować do wielkości talerza. Naleśniki i omlety podaje się na talerzu płaskim o różnym kształcie z widelcem i nożem. Do ciast i tortów wykorzystuje się talerz płaski o różnym kształcie oraz widelczyk. Do ciast podawanych z kulką lodów lub wykończonych sosami Wykorzystuje się talerz płaski o różnym kształcie oraz widelczyk i łyżeczkę. Do deserów lodowych, galaretek, musów, kremów, sałatek owocowych wykorzystuje się pucharki o różnych wzorach i łyżeczkę. Kawę mrożoną podaje się w wysokich szklankach z łyżeczką koktajlową. Aby zaserwować nietypowy deser, musimy nie tylko postarać się o jego dobry smak, ale także o wyszukaną zastawę stołową, dzięki której będzie on prezentował się jeszcze lepiej niż w tradycyjnych naczyniach na przykład talerz głęboki o kwadratowym kształcie. Świeże owoce serwuje się na talerzach, półmiskach, koszach oraz gerydonach. Podaje się do nich talerzyki deserowe, sztućce do owoców oraz miseczkę z wodą do umycia palców. Do wieloporcjowego serwowania deserów stosuje się półmiski szklane, klosze do ciast, tafle lustrzane, patery platerowe oraz etażerki. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.